Obrzęk limfatyczny to powikłanie, które może wystąpić nawet u połowy pacjentek po leczeniu raka piersi. Pomóc tu może ogólnopolski program profilaktyki obrzęku limfatycznego, który powstał w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. W naszym studiu jest doktor nauk medycznych Anna Opuchlik, kierownik Zakładu Rehabilitacji Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, twórca programu profilaktycznego obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pani doktor, skąd wziął się pomysł na program profilaktyki obrzęku limfatycznego? W Polsce wciąż brakowało takiego programu, który zapewniłby tym chorym długoterminową opiekę i wsparcie, szczególnie w zakresie monitorowania ryzyka powstania jednego z groźniejszych powikłań, jakim jest obrzęk limfatyczny, występujący w rejonie kończyny górnej po stronie leczonych węzłów chłonnych. Jeżeli pacjentka poddawana jest dosyć szerokiemu zabiegowi chirurgicznemu, czyli ma usunięte wszystkie węzły chłonne, jest to zabieg tzw. limfadenektomii pachowej, ryzyko wystąpienia obrzęku może wynosić aż 24–50%, więc jest to dosyć wysoki wskaźnik i chcielibyśmy właśnie dzięki programowi go obniżyć. A jak pacjentka może się dostać do tego programu? Nie wymagamy od pacjentki żadnych skierowań. Wystarczy, że chora, która już wie, że będzie jej potrzebna operacja i oczekuje na jej termin, zgłosi się przed operacją do ośrodka, który realizuje ten program. A jakie działania są realizowane w tym programie? Pacjentka rozpoczyna udział w programie przez konsultację z lekarzem rehabilitacji. Może to być też lekarz, chirurg bądź onkolog. Po zakwalifikowaniu przychodzi do fizjoterapeuty, który musi przeprowadzić podstawowe badania. Jesteśmy obecni przy pacjentce również po operacji, wspierając ją, edukując. Stosujemy właśnie wszystkie zalecenia związane z profilaktyką przeciwobrzękową. Uczymy, w jaki sposób powinna wykonywać gimnastykę ruchową w domu. Przekazujemy jej specjalistyczny rękaw kompresyjny, profilaktyczny, który powinna stosować do wszelkich aktywności, zarówno w trakcie ćwiczeń, jak i wykonywania różnych obowiązków w domu czy w pracy zawodowej. Wspieramy ją psychologicznie, edukujemy w zakresie odpowiedniego żywienia, więc udział pani dietetyk jest tutaj również bardzo ważny w zachowaniu dobrej masy ciała. W okresie późniejszym pacjentka ma wizyty kontrolne. A czym jest obrzęk limfatyczny? Czy to jest poważny problem? Obrzękiem limfatycznym nazywamy nadmierne nagromadzenie płynu wraz z proteinami w przestrzeni śródmiąższowej. Najbardziej widoczny jest obrzęk w rejonie warstwy powierzchownej, gromadzi się ten płyn tuż pod skórą. W pierwszej fazie, kiedy obrzęk jest tak zwany odwracalny, polega na gromadzeniu tylko płynu w warstwie naskórka, co jest możliwe do wycofania się poprzez właśnie działania profilaktyczne, jeżeli oczywiście pacjentka je zastosuje. Natomiast dosyć szybko, w okresie kilku miesięcy, nawet tygodni, ta faza pierwsza może przeistoczyć się w fazę drugą, tak zwaną nieodwracalną, gdzie obrzęk już staje się bardziej obszerny i twardy, a jeżeli pacjentka dalej zaniedbuje taki stan, może przejść do stadium najbardziej zaawansowanego, trzeciego, nazywanego słoniełacizną limfatyczną. I ten stan doprowadza już do upośledzenia sprawności chorej, ponieważ kończyna staje się ciężka, zdeformowana. Czyli jakie objawy powinny nas zaniepokoić już na samym początku? Pierwszym takim sygnałem wskazującym na budowanie obrzęku limfatycznego jest ból rozpierający. Ten ból często chore określają jako ból kłujący, piekący. On może być zlokalizowany w rejonie ramienia, ale też w rejonie dłoni. Obrzęk najczęściej pojawia się w okresie odległym po zabiegu. Statystyki podają, że jest to od roku do półtora po operacji bądź po radioterapii. Jak wygląda obecnie leczenie i profilaktyka obrzęku limfatycznego w Polsce? W Polsce jest dostępna zarówno profilaktyka, jak i leczenie. Najbardziej skuteczną metodą leczenia jest kompleksowa terapia udrażniająca, zwana też terapią przeciwobrzękową. Polega ona na zastosowaniu czterech elementów, które muszą być prowadzone łącznie i należy tu wymienić manualny drenaż limfatyczny, a więc taki masaż, który pozwala na usprawnienie funkcji układu chłonnego, pielęgnacja skóry, która jest istotna przed założeniem bandaży. W etapach późniejszych, kiedy już udaje się zredukować rozmiar obrzęku, pacjentka ma zakładany specjalny rękaw kompresyjny, który jest szyty na miarę i wykonany z płaskodzianego materiału. I kolejnym, czwartym bardzo ważnym elementem jest gimnastyka udrażniająca, która powinna być realizowana przez chorą w wyrobach kompresyjnych, w pozycjach drenażowych. Dziękuję pani doktor za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Rehabilitacja, gimnastyka usprawniająca, także wizyty u dietetyka i psychologa. Program gwarantuje zmniejszenie ryzyka wystąpienia obrzęku limfatycznego, zapewnia też kontrolę masy ciała i większą aktywność.
Działania realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w ramach projektu Profilaktyka Obrzęku Limfatycznego po leczeniu raka piersi, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.